Czy czuje się pani w Wałbrzychu bezpiecznie? Tak, tak. A jaka pani zdaniem dzielnica w Wałbrzychu jest najmniej bezpieczna? Śródmieście? Pod górze? Dlaczego? Albo kiedyś mieszkałam tam i tak mnie się wydaje. Myślę, że tak. Raczej nie boję się. To jest moje miasto, raczej nie boję się nigdzie wychodzić. Czuję się pewnie. A jakie pani zdaniem, jaka dzielnica jest najbardziej niebezpieczna w Wałbrzychu? Ojej, to ciężkie pytanie. Wiem, że najbezpieczniejsza to jest na pewno Podzamcze. Tak. A jaka dzielnica pani zdaniem jest najmniej bezpieczna w Wałbrzychu? Powiem szczerze, nie wiem, ale wydaje mi się, że Sobięcin. Szczególnie ta dolna część Palestyna. A dlaczego? Zawsze tak... Tyle razy się słyszało, że coś tam się dzieje. Czuje się pani w Wałbrzychu bezpiecznie? Mówiąc szczerze, jestem Wałbrzyszanką, obecnie nie mieszkam w Wałbrzychu, mieszkam w Świebodzicach. Teraz nie wiem jak jest, bo kiedyś nie było za bardzo bezpiecznie. Tak. A jaka dzielnica pana zdaniem jest najbardziej niebezpieczna? Najbardziej niebezpieczna chyba Sobięcin. A dlaczego? Dlaczego? No bo tam z uwagi na osoby, jakie tam zamieszkują i tam jakieś zdarzenia były, które wskazywało na to, że może być nieraz niebezpieczne. A pani zdaniem, jaka dzielnica w Wałbrzychu jest najbardziej niebezpieczna? No, kiedyś był Sobięcin, Podgórze, połowa Podgórza. A dlaczego? No, przeważnie tam młodzież była taka. No, nie tylko młodzież, zacznijmy od tego. Nie chcę nikogo obrazić przede wszystkim. No, a w Sobięcin, no to tak samo tam. Takie kradzieże, rozboje były. Tak, osobiście tak. A twoim zdaniem, jaka dzielnica w Wałbrzychu jest najniebezpieczniejsza? Teraz moim zdaniem już nie ma żadnych takich niebezpiecznych dzielnic. Może kiedyś, to tak, Podgórze. Między innymi. A co twoim zdaniem powinna policja robić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Wałbrzychu? Zwiększyć patrole pewnie. A co pani zdaniem policja powinna robić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Wałbrzychu? Na pewno częściej reagować na jakieś zgłoszenia, bo nie ma tej reakcji, tego brakuje. I co jeszcze? Częściej ich widywać, bo też rzadko widzę na ulicach, także no, taka większa reakcja, bo jest tego mało akurat. No mówiąc szczerze, więcej się interesować, bo jak jest większe zgromadzenie młodzieży czy tam z tego, no to nasza policja obok przejeżdża, bo się boi. Czy czuje się pani w Wałbrzychu bezpiecznie? Tak, dlaczego by nie? A jaka dzielnica pani zdaniem jest najniebezpieczniejsza w Wałbrzychu? Wydaje mi się, że Sobięcin albo Podgórze. A dlaczego? Najwięcej znajduje się tam starych zabudowań. Myślę, że znajduje się też dużo ludzi, którzy nie płacą za czynsz i wiadomo, że to są ludzie żyjący w niższym standardzie. W związku z tym będą także zajmowali się pewnie jakimiś takimi nieciekawymi rzeczami. A pani zdaniem, co powinna policja jeszcze zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Wałbrzychu? No na pewno więcej takich interwencji, może więcej patroli, to z całą pewnością. No chyba tak, nie mam żadnych zastrzeżeń. A uważa pani, że Wałbrzych jest bezpieczny? No na pewno nie do końca jak w każdym mieście, no ale... A jaka dzielnica pani zdaniem jest najbardziej niebezpieczna? Chyba Sobięcin i Podgórze. A dlaczego? No, najwięcej się słyszy tam o jakichś tam kradzieżach, przestępczościach. No, ale to chyba, wie pani co, no ja nie mogę tak określić, dlatego że w każdym regionie coś się dzieje. W każdym mieście coś się dzieje, tak więc jest ciężko określić, czy Wałbrzych jest bezpieczny, jaka dzielnica jest bezpieczna. A co pani zdaniem powinna robić policja, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo? No, na pewno powinno być więcej patroli. No to bez dwóch zdań. Czy czuje się pani w Wałbrzychu bezpiecznie? No nie, nie. A dlaczego? To znaczy mam takie, wie pani, od kilku lat, kiedyś ktoś na mnie napadł i od tej pory po prostu już tak zostało mi to. Także się boję, jak ktoś idzie za mną, jak ktoś wymija mnie. To było 20 lat temu, ale cały czas zostało to. A jaka pani zdaniem dzielnica w Wałbrzychu jest najbardziej niebezpieczna? To znaczy, wie pani, każdy może mówić o swojej, bo ja mieszkam na Białym Kamieniu i... No i tam mnie napadnięto, więc mam złe zdanie, a tak wie pan, nie znam innych dzielnic. A pani zdaniem, co powinna policja zrobić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo w Wałbrzychu? Pewnie nie mam pojęcia. To chyba nie policja tutaj jest winna, chyba coś dalej, wie pani, bo człowiek, który na mnie napadł, nie tylko na mnie,
został wypuszczony, wie pani, i to jest takie bolesne. Czuje się pan bezpiecznie w Wałbrzychu? Tak. A pana zdaniem, jaka dzielnica w Wałbrzychu jest najbardziej niebezpieczna? Ciężko powiedzieć, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, no tak z opinii ogólnie, bo wrząd chyba jakiś Sobięcin, coś takiego. A dlaczego? Nie wiem, może jakieś nieciekawe bramy, to coś takiego. A co pana zdaniem policja powinna robić, żeby zwiększyć bezpieczeństwo? Częstsze kontrole. Myślę, że tyle.